Siemanko, witajcie w 21. Czołgmasie i dzisiaj zagramy AMX-M1305. A nasza dodatkowa misja na specjalne paczki dla was to 11 tysięcy uszkodzeń i 7 fragów. Zaczynamy z naprawdę świetną mapą Malinówka, pojedziemy sobie w krzaczek, bo Teseta tam nie jedzie, standardowy krzak. I już zaświeciliśmy STB-ka 60 TP, który wcelował się w środek. Dostaliśmy po asyście, przypominam, na czołgach lekkich będę brać pod uwagę uszkodzenia po spocie, jak i zwykłe uszkodzenia, żeby mieć większe szanse na zrobienie misji dla was. O, i zaświeciliśmy testo LT w tym krzaku. On powinien za to zginąć, ale nikt z naszej drużyny, dopiero teraz jeden strzał poleciał w tę setę. 121B sobie tak przejechało. 60 TP ucieka. No i z drugiej strony... Okej, prawie wyjechałem z krzaka. 60 TP dostało. My tak... W sumie możemy stać w tym krzaku nadal, no bo jesteśmy bezpieczni, świecimy sobie te STB-ki, świecimy 60 TP Leoparda, świecimy 121B, będziemy świecić te sety, jak będzie przejeżdżać, więc w sumie nasza pozycja jest spoko, jak na taki moment bitwy. Fox 155 na hejkach strzela do 140, pozdro. Już mamy 3000 po asyście, a nie wiem czy służycie, ale ja jestem chory, dzisiaj obudziłem się z 39-stopniową gorączką, dlatego was bardzo przepraszam. Tak samo wczoraj byłem chory. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję. Czuję się fatalnie, ale czołgmasy trzeba skończyć, bo do 24 grudnia ta seria jest. No i głupio by było w tym momencie się poddać oczywiście. A my w międzyczasie mamy 4100 po asyście. Więc rewelacja i jeszcze zaświeciliśmy FV-a. No tak jak wspominałem, nasza pozycja jest naprawdę dobra, jak na to co się dzieje. Oj, tutaj jeszcze wpada za 121B. 50 TP się wychyla, również na naszym spocie. Leopard też jest na naszym spocie. Już 5000. Jedyne o co się martwię, tak naprawdę to fragi. I fajnie by było porobić jakieś w tej bitwie, ale na ten moment musimy poczekać. Dobra, patrz 60 TP. Nie wiemy gdzie jest AMX-1305, może być w tych krzakach. No i chyba najprawdopodobniej jest on w tych krzakach. Pojedziemy sobie za kamień, poczekamy te 10 sekund, żeby zniknąć. Potem może coś pokombinujemy. Pytanie, czy ten AMX-1305 będzie mieć na tyle dobre wsparcie, że na przykład my zginiemy przejeżdżając po niego. Wydaje mi się, że on nie będzie mieć takiego dobrego wsparcia i zaryzykuje, bo chyba tylko Leopard i FO mogą do nas strzelić. My podejdziemy po niego. Zobaczcie, że on ucieka. Dostał od nas gąskę. I my dostaliśmy dwa razy. No ale on powinien być za to trupem. Nie wiem, poczekam, może fraga zrobię na nim, mając jeden pocisk. Pytanie też, czy ktoś go strzeli. Dobra. Aha. Akurat, już nie miałem cierpliwości, żeby poczekać tyle. No trudno. Ładujemy i wyjedziemy po lodówkę. Ten leopard był po prawej stronie, on pewnie już jest gdzieś na kwadracie A3. Dlatego ja sądziłem, że mogę zdecydować się na taki manewr, żeby tu podjechać i to właśnie zrobić. Pewnie jeszcze pytanie, co sądzę na temat AMX-1305. Uważam, że to jest bardzo fajny czołg lekki, taki mini budget. Dla mnie to jest jeden z lepszych lightów 10 tieru, tych zwykłych oczywiście. Mega przyjemnie mi się nim grało, pamiętam. Miałem taką bitwę na kopalni, gdzie zrobiłem chyba 10 tysięcy uszkodzeń właśnie na tym AMX-1305. Lubię taki magazynek, 3 pociski. Może to nie jest jakoś mnóstwo damage'a na magazynek potencjalnie, ale... Oczywiście... ma to swoje wady, jak i zalety. To znaczy, to 24 sekundy ładujemy, a nie 36 sekund, 35 sekund, jak na badczacie. Dzięki czemu możemy na przykład szybciej przeładować. Dobra, ja już może skupię się, żeby zrobić jakiegoś fraga w tej bitwie, bo mamy 0, ale dobry wynik, jeżeli chodzi o łączony damage. A mamy spota od Leoparda. Szkoda, że nie zrobimy fraga na nim. Jedziemy po artylerię, ale 8200. Naprawdę dużo. Celuję w STB-ka. Niestety nic. Celuję w artę. Może ktoś strzeli? Tak, zrobiliśmy fraga, więc rewelacja. Zrobiliśmy jeszcze więcej, bo aż 9008 uszkodzeń plus 372 po asyście i ten jeden frag. Ja jestem mega zadowolony z tej bitwy, bo najprawdopodobniej już w kolejnej nie będę musiał zliczać tego damage'a i tak dalej. Tylko skupimy się na fragach. Okej, jest sporo niszczycieli. Tylko i wyłącznie jeden czołg lekki, to jest Testo LT.
ja spróbuję podjechać się w tą mega fajną miejscówkę. Te krzaczki chyba na jakimś odcinku właśnie tam się wybrałem i stąd możemy świecić niszczyciele, które będą się wychylać, plus możemy świecić czołgi, które będą po tamtej stronie, ale zostałem wykryty i w sumie zmieniamy plan. Zmieniamy plan, bo ten test LT gra w taki sposób, że u nas powiedzmy kontruje. I w sumie ja nie muszę jechać w tą pozycję. Dlaczego? Dlatego, że no ja mam dużo tych uszkodzeń po asyście i ja powinien skupić się na fragach oczywiście. Wiemy, gdzie jest Teseta. Nie wiemy, jak to wygląda z drugą stroną i medami. Więc może ja coś pospotuję na tej stronie. Dobra, ta 30 tu jedzie. Więc mamy wsparcie i sprawdzamy, czy ktoś tu w ogóle jest. Przejdziemy sobie tak i wychylimy się z krzaczków. Na przykład tutaj. Dobra, nikogo nie widzimy. I to dla nas jest jasna informacja. Zjeżdżamy w dół i świecimy jakiegoś niszczyciela czy meda. Nasze medy są wszystkie wcelowane. Powinno to wyjść dobrze. Podejdziemy pod tą górkę. No jeżeli ktoś nas zraszuje, to jest naprawdę głupi. No wyjeżdżę pod tyle właśnie moich sojuszników. Nie jesteśmy nawet wykryci. Okej. Okay. Zobaczcie, że ktoś jest przed nami, bo rozwalił drzewko. Jest to TP4. My nie jesteśmy nadal wykryci, bo przed nami był krzak. No i TP4 jedzie na mnie poważnie. Szkoda, że nie zdążyłem zrobić fraga. Ale najbardziej boli mnie to, że straciłem punkty wytrzymałości. Dlatego, że on właśnie tak zjechał. Może ktoś być jeszcze przed nami. Fajnie by było to sprawdzić. No i ktoś jest przed nami. Niestety ja go nie wykryłem. Nie mam systemu obserwacji dowódcy chyba zamontowanego. Nie wiem, jakoś nie zwracałem uwagi na moduły. Pewnie gdybym miał system obserwacji dowódcy, to bym go zaświecił. Ale spoko, wychylimy się z innej strony. Może zaświecimy niszczyciele. Mam na przykład takiego jak pancera. Wow. Jest leopard. Dostał od nas. I jeszcze tam jest grill. Niedobrze. Jest STRV. Piękna ta asysta wpada, ale my potrzebujemy fragów. To bardzo nie widzę rozwiązania, żeby te fragi zrobić w tym momencie. O, ta 30 pojedzie chyba. Tu jest grill. Dobra, mamy fraga, chowamy się. Szybko za wrak. Super, udało się zrobić fraga. Nasza T30 jest w krzakach, więc my również podjedziemy. Wszystkie czołgi są zaświecone. Okej. Dlatego nie powinniśmy spodziewać się nikogo przed nami. Nie możemy pozwolić sobie na takie zagranie. Że tu podjedziemy. Okej, podjeżdżamy dalej. Jest Carro, wynik 8-3. Leopard tu się wychyla. Nie wiem, co on robi, ale daje nam fraga. Więc nie narzekam, drugi frag w tym momencie. U nas dwa pociski. Jest jak pancer, który jest tyłem. Jak pancer strzelił. Czekamy, może ktoś strzeli do niego? Nie, nie polosowało nam. 366 poważnie, tutaj mamy 390 alfy. Ale pech. Ktoś strzeli raz do Carro? Proszę. O nie, teraz zginiemy. O, nie trafił Carro. Idziemy za wrak. Potrzebujemy jednego strzału do Carro. Albo jeszcze jednego. Dobra, mamy fraga, super. Uff. Jeszcze jest test LT w ogóle. O, jest to setka. My jesteśmy na jeden strzał, więc trzeba uważać. Okej, okay. Dobra, mamy kolejnego fraga, więc rewelacja. Fajna bitwa na autostradzie, znowu z AK pierwszej klasy. No co, 8-8, lecimy dalej, pozostało nam chyba dwa fragi. No i mamy Dębinę, po drugiej stronie jest Manticora, która jest o wiele lepszym spotterem niż AMX-13-105 i boję się, że na przykład ona
będzie nas świecić w krzaku i tak dalej. I my bardziej takim czołgiem jak MX-13-105 możemy grać i pomagać naszym sojusznikom, w sensie robić damage. Dlatego ja podjadę agresywnie, tu w ogóle ktoś przywali drzewko i to może być właśnie Leopard. Pojadę agresywnie do prawej strony i to rozciągnę. Jest CS, nasza 140 zjechała. Jeszcze dwie sprawy organizacyjne. Bardzo chciałbym wam podziękować za 75 tysięcy subskrypcji na moim kanale. To jest niesamowity wynik. I serio, dziękowałem już na Instagramie, ale nie dziękowałem w żadnym filmie. Dlatego mega dziękuję za to wszystko i za całe wsparcie, jakie mi dajecie. Szkoda, że nie zrobiłem fraga, bo było blisko. To jedna rzecz, bo wczoraj nie podziękowałem, bo jakoś zapomniałem też, właśnie jestem chory. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to o specjalnych literkach w Czołgmasie. Teraz wam się przedstawia cyferka i przypominam, jeżeli, to znaczy jest wielki konkurs świąteczny, gdzie możecie wygrać za pierwsze miejsce 80 dużych paczek świątecznych, za drugie miejsce jest tam 28 paczek, za trzecie miejsce jest chyba 12 paczek świątecznych. O wszystkim mówiłem dokładnie w pierwszym filmie z Czołgmasów i tam was serdecznie odsyłam. Ale przypominam w takim dużym skrócie. Wszystkie literki w każdym Czołgmasie tworzą hasło albo cyferki. W tym odcinku akurat wyjątkowo jest cyferka. Wszystkie te połączone literki i cyferki tworzą hasło. Jeżeli skompletujecie wszystkie, to 24 grudnia ja podam wam specjalny adres e-mail, na który możecie wysłać wasze prace, prace świąteczne. I jakie prace świąteczne możecie wysyłać? Byle żeby były oczywiście związane ze świętami, i byle żeby były związane z moim kanałem. Te, jakby rodzaj pracy, dowolność. Może być to filmik, może być to, nie wiem, praca graficzna, może być to mem, może być to wiersz. Tematyka dowolna, byle żeby było związane ze świętami i z moim kanałem. No i macie do wygrania właśnie mnóstwo paczek. Możemy też nagrody zwiększać w zależności od tego, ile będzie zgłoszeń. Ale żeby zabrać udział, musicie wiedzieć, jakie jest hasło, połączenie wszystkich literek i cyferek z Czołgmasów. I to tyle. Chciałem o tym wspomnieć, bo dużo osób tego nie ogarnia, a jasno to mówiłem i tłumaczyłem w pierwszym odcinku z Czołgmasów. Jeżeli nie widzieliście go, to polecam wam serdecznie. My tu gadu, a powoli ta bitwa już nam ucieka. Jest 6-3. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przeciwnik próbował uciekać z tej flanki, gdzie my podjechaliśmy agresywnie i to ładnie właśnie nam wyszło. To znaczy, no, robiliśmy te magazynki w plecy. Szkoda, że nie robiłem fragów. Jakoś tak się zagadałem i nie skupiłem się na tym, ale spokojnie. Sytuacja jeszcze jak najbardziej jest w porządku i można zrobić te dwa brakujące fragi. Jest Progetto. Może ja nie chcę z nim wchodzić w wymianę i na spokojnie się cofnę. Jest też grill. To Progetto wyjeżdżające w ogóle. Tam nasza lodówka nie trafiła. Grill dostał od kogoś, może powiedziałem w te krzaki. W ogóle artyleria też jest w tym mieście. Nie wiem, ktoś musi jeszcze obić mi to Progetto. Ma 900 HP. Dobra, mamy fraga. Rewelacja. No co, ja bym poszukał artylerii i grilla. Chociaż grill ma mnie na jeden strzał. Jest grill. Mamy spota. Grill strzelił. Nie wiem, co ja strzeliłem. Nie rozumiem tego strzału. Typ 5 heavy jest na jeden strzał. Grill się na nas nie patrzy. Proszę. Jest! Misja jeszcze zrobiona. Super. Jeszcze mamy tutaj potencjalny jeden magazynek. To bardzo dziwne, że akurat jak jestem chory, to gram najlepiej. I robię tę misję za misją. Ale też muszę przyznać, że miałem szczęście w tej pierwszej bitwie. Losowało mi świetną mapę, gdzie w zasadzie już o wszystkim było jasno. W sensie chodzi mi o uszkodzenia po spocie, tam zrobiłem 9000 i też misja nie była jakoś mega trudna. No i takie są screeny końcowe, oznaka drugiej klasy, 3000 uszkodzeń. Fajne, to były bitwy, nie powiem, że nie. No i z racji tego, że udało nam się zrobić misję dodatkową, to w tym odcinku możecie wygrać 12 dużych paczek, ale musicie być oczywiście subskrybentami tego kanału, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jak i zostawić komentarz, który musi zawierać wasz nick w grze koniecznie. I to było na tyle, trzymajcie się, ja się z wami żegnam, to elo!